Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Lisa Jackson. Paranoja. Tłumaczenie Agnieszka Kalus. Czyta Filip Kosior. Teraz. Pacjentka. Widzę go. Widzę Luka. On żyje i się uśmiecha. Mówi... O Boże. Mówi... Wybaczam ci. Terapeuta. Gdzie on jest? W magazynie, to znaczy w wytwórni konserw rybnych, tej opuszczonej na nabrzeżu, która stoi na pomoście nad rzeką. Wiem, o którą chodzi. Już wcześniej mi o niej mówiłaś. Od dawna jest przeklęta. Wiem. Jest tam ktoś jeszcze? Tak. O tak, wszyscy tam jesteśmy. Ci, którzy byli tam tamtej nocy, kiedy umarł Luke. Tamtej nocy, kiedy trwała ta zabawa. Pacjentka, marszcząc brwi, odpowiada szeptem. Tak. To miała być taka zabawa. Mieliśmy zabawkowe pistolety. Chodziło o to, żeby do siebie strzelać. Do przyjaciół. Pacjentka jeszcze bardziej ściąga brwi, przekrzywia głowę na jedną stronę. Nie, nie wszyscy byli przyjaciółmi. Byli tam też inni. Widziałaś ich? Było zbyt ciemno, ale tam byli. A teraz? Wrócili? Pacjentka głośno przełyka ślinę. Nie wiem, ale tak mi się wydaje. Jest tak ciemno. Ale jesteś pewna, że znajdujesz się w wytwórni konserw? Tak, tak, słyszę rzekę płynącą pod podłogą. Czuję ją i słyszę głosy innych dzieciaków, ale nie rozumiem, co mówią. Jest zbyt głośno. Trzaski broni i odgłosy kroków. Widzisz Luka? Tak. Na ustach pacjentki pojawia się nikły uśmiech. O Boże, on żyje. Rozmawiasz z nim? Tak, mówiłam ci. Pacjentka milknie na chwilę. Jej uśmiech znika. Ale ledwie go słyszę. Inne dzieciaki ciągle coś mówią i się śmieją. Słychać wystrzały z ich pistoletów i powielające je echo. Ten budynek jest taki duży. Taki ciemny, taki... Jaki? Pacjentka z wahaniem odpowiada szeptem. Poważnie, niemal ze strachem. Zły. Jakby w tym starym budynku było coś jeszcze, coś kryjącego się w ciemności. Jej głosy drży. Coś złego. Ogarnia ją panika. Jak zawsze. O Boże, głos pacjentki nagle staje się całkowicie spanikowany. My musimy uciekać. Musimy stąd wyjść, teraz. Musimy uciekać. Musimy. Terapeuta, spokojnie. Już czas. Wstajesz. Wychodzisz z wytwórni. Zostawiasz za sobą budynek i zło. Ale Luke, nie mogę go zostawić. O mój Boże, został postrzelony, krwawi. Muszę go ratować. Robisz się coraz bardziej świadoma. Nie mogę go zostawić, muszę pomóc. Pacjentka wykazuje objawy paniki. Pomocy, niech ktoś mi pomoże. Musisz się wynurzyć. Zostawić na razie to miejsce. Opuszczasz budynek. Musisz się ratować. Terapeuta jest stanowczy. Sprawuje kontrolę. Odliczam. Pacjentka panicznie. Dobrze, w porządku, ale muszę się pospieszyć i zabrać Luka. 3. Wychodzisz z wytwórni Seaview i ze swojej przeszłości. Luke umrze, jeśli go zostawię znowu. Nie mogę. Terapeuta stanowczo. 2. Już prawie się obudziłaś. Ja muszę z nim porozmawiać, wyjaśnić. Pacjentka zaczyna godzić się z sytuacją. 1. Pacjentka otwiera oczy i widzi niewielki, zaciemniony pokój, w którym unosi się subtelny zapach jaśminu. Gdy leży na kozetce i wpatruje się w sufit, jej oddech się wyrównuje. Powraca spokój. Pacjentka patrzy terapeucie w oczy. Wróciłaś, mówi terapeuta łagodnie i z dobrotliwym uśmiechem. Prolog. 20 lat temu. Północ. Edgewater, Oregon. Upadłaś na pieprzony łeb? Zrzędliwy głos w głowie Rachel nie odpuszczał, gdy biegła przez zeschłe chwasty wyrastające z liczącego wiele dziesiątków lat asfaltu. Wieczór był ciemny. Na niebie wisiał jedynie blady skrawek księżyca, a jego nikły blask co chwilę znikał za chmurami przetaczającymi się po niebie. Niedługo chmury zawisną nad rzeką, mgła przesączy się przez zapomniane pomosty i wespnie się po palach, żeby otulić ten opuszczony budynek i przejść na stały ląd, gdzie przykryje miasto.
Przez rzadką mgłę słabo przedzierało się światło jedynej latarni. Rachel potknęła się dwa razy, zanim dotarła do ogrodzenia z siatki otaczającego nieczynną wytwórnię konserw rybnych. Nie dasz rady, Rachel, serio. Zastanów się tylko, twój tata jest gliną, cholernym detektywem, zatrzymaj się. Nie zatrzymała się. Zamiast tego przeszła przez dziurę w płocie. Jej plecak zahaczyło coś ostrego i się rozdarł, gdy podążała za przyjaciółką. Cóż, raczej byłą przyjaciółką. Rachel sama już nie wiedziała. Drobna, energiczna Lila była bardziej zainteresowana jej starszym bratem Luke'em niż nią. Pospiesz się! Rzuciła przez ramię Lila, biegnąc jakieś 20 metrów przed Rachel. Jej blond włosy odbijały słabe światło, gdy pokonywała wąską, sypiącą się kładkę zbudowaną na pomoście nad wodą. Rachel przyspieszyła kroku. Tak jak wiele razy wcześniej. To Lila zawsze coś wymyślała, a Rachel poddawała się jej woli. Nie wiem, dlaczego to robisz. Powiedział Luke jakieś 6 miesięcy temu, gdy jechali ze szkoły do domu, a Rachel siedziała na miejscu pasażera. Jakbyś była jakimś usłużnym pieskiem, który wszędzie za nią biega. Niebieskie oczy zerknęły znacząco w jej stronę. Wcale nie. Zaprzeczyła, wyglądając przez okno na szary, oregoński dzień. Po szybie spływał deszcz, a ona poczuła lekkie ukłucie prawdy w jego słowach. Luke miał rację, chociaż nie chciała się do tego przyznać. A teraz sytuacja uległa zmianie. On i Lila stanowili coś, co było zapewne jeszcze gorsze. Rach, chodź! Zawołała Lila przez ramię. Już jesteśmy spóźnione. Tak, na własny pogrzeb. Co? Och, zamknij się! Lila zbyła wątpliwości Rachel machnięciem ręki i parła naprzód. Według matki Rachel, Lila była dobrą dziewczyną, która zeszła na psy. Taką, która zmieniała chłopaków jak rękawiczki. Melinda Gaston często powtarzała: jest zbyt bystra i zbyt ładna, żeby jej to wyszło na dobre. Zawsze prosi się o kłopoty. To taka dziewczyna, która wie, czego chce i sięga po to, nie przejmując się tymi, których przy okazji rozdepcze. W dużej mierze taka jest prawda. Nie. To 100% prawda. Chodź! Rachel przyspieszyła, kierując się w stronę słabego światła odbijającego się od odblaskowych pasków na sportowych butach Lili. Znowu podążała za nią. Zawsze podążała. W tym sęk. Popracuję nad tym, ale nie dziś wieczorem. Rachel dogoniła przyjaciółkę przy największym z budynków. Ogromnej, przypominającej stodołę konstrukcji stojącej na spróchniałych teraz palach, gdzie słonawy zapach rzeki stał się bardziej intensywny. Wznosiła się nad nimi ciemna i onieśmielająca, potężna, chyląca się ku upadkowi budowla, która została opuszczona wiele lat temu. Świetnie. W głosie Lili słychać było zniesmaczenie. Wszyscy już tu są. Skąd wiesz? Zapytała cicho Rachel, bojąc się, że ktoś może ją usłyszeć. Rozejrzała się po nierównym terenie otaczającym opustoszałe od dawna budynki, ale nikogo nie zauważyła. Mimo to niepokój sprawiał, że przeszły ją ciarki. Po prostu wiem. Umilkła na chwilę. Słuchaj. Słyszysz? Dźwięki przenikały przez stare drewniane ściany. Stłumione głosy, bieganina, a nawet przerywany odgłos strzałów. Pif, pif, pif. Niepodobny do wydawanego przez prawdziwą broń. Tylko głośny stukot. Wiatrówki. Bezpieczne. A mimo to denerwowała się. Ściskało ją w żołądku. Kolejna seria z automatu. Z walącym głośno sercem Rachel przyglądała się, jak Lila rozpina suwak plecaka i wyjmuje pistolet, który lśni w niebieskawej poświacie rzucanej przez słabe światło pojedynczej lampy. Głośno przełknęła ślinę. Wiedziała, że broń Lili jest repliką, z której strzela się kulkami, nie nabojami, ale wyglądała tak prawdziwie, podobnie jak ta należąca do niej. Nie wiem, czego? Stchórzysz teraz? Powiedziała Lila, nie kryjąc dezaprobaty. Po tym, ile się nagadałaś, że chcesz zrobić coś niezwykłego, co zaszokowałoby twoich starych? Nie, ale jasne. Lila nie dawała się nabrać. Super, rób co chcesz. I tak zawsze robisz. Ale ja muszę pogadać z Luke'em. Tutaj? Gdziekolwiek. Paf, 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 paf. Co jest do cholery? Rachel zdziwiła się, słysząc szybkie wystrzały. Prawdziwa broń? Nie, nie sądzę. To co? Jajco, być może Moretti. Nate mówił, że chcą z Maxem przynieść petardy, żeby zrobić klimat. Jakby to nie było wystarczająco strasznie. Co? No wiem, powariowali, co nie? Lili to chyba nie zniechęcało. Nate to zjeb, nie uznaje półśrodków. Wiesz, że ma nawet takie coś, żeby broń głośniej strzelała i miotała iskry? Z każdą chwilą harmider stawał się coraz głośniejszy. Rachel znała Nate'a. Był synem lekarza i najlepszym kumplem Luke'a, chociaż chodzili do innych klas w liceum. Wydaje mi się, że powinnyśmy sobie odpuścić. Nie mogę. Muszę się spotkać z Luke'em.
Zanim Rachel wymyśliła kolejne argumenty, Lila wślizgnęła się do środka przez uchylone drzwi stodoły. Rachel ze ściśniętym żołądkiem podążyła za nią. Wewnątrz ogromnego budynku było jeszcze straszniej. Może to jej umysł płatał figle, ale Rachel miała wrażenie, że czuje zatęchły zapach rybich wnętrzności i łusek, które po oprawieniu ryb wyrzucano do płynącej poniżej rzeki przez specjalne zsypy w podłodze, gdzie foki, lwy morskie, mewy i inni padlinożercy czekali na krwawe kąski. To tylko twoja wyobraźnia. Pamiętaj, to miejsce stoi puste od lat. Ta myśl wcale nie ukoiła jej napiętych nerwów. Znalazłszy się w środku, Rachel stanęła przy drzwiach, żeby zorientować się w sytuacji. Nikt o tym nie wiedział, nawet Lila, ale przyszła tu już wcześniej w dogasającym świetle letniego dnia, żeby rozejrzeć się po wnętrzu i zyskać odrobinę przewagi. Próbowała zakodować sobie w pamięci mapę niebezpieczeństw, groźnych dziur w podłodze, stosów porzewiałych beczek, drabin i krążków linowych. Teraz nikogo nie widziała, ale słyszała ich głosy, szeptane rozmowy. Kroki łomoczące o starą podłogę, stuk od metalowej drabiny, po której ktoś wchodził i szuranie na kładce na górze. Dźwięki te ledwie się przebijały przez szaleńcze bicie jej serca. To są przyjaciele, przypominała sobie. Te same dzieciaki, z którymi chodziła do szkoły i ci, którzy niedawno ją ukończyli. Nie ma się czym przejmować. Pif, paf, pif, pif, pif. Gdzieś za nią niespodziewanie wystrzeliła wiatrówka. Pociski przeleciały obok niej. Wzdrygnęła się. Odwróciła. Włosy opadły jej na oczy, gdy uniosła pistolet i wycelowała w... Nic. Sukinsyn. Zmrużyła powieki. Jeszcze mocniej zabiło jej serce, bo zdawało jej się, że widziała jakiś cień w pobliżu uchylonych drzwi. Może... ścisnęło ją w gardle, gdy wycelowała. Może jednak nie. Palec znieruchomiał na spuście. Kropelka potu spłynęła po jej twarzy. Naprawdę mogłaby to zrobić. Wystrzelić do kogoś z pistoletu po tylu ostrzeżeniach i przestrogach rodziców. Serce jej waliło. Pot wypływał przez pory, gdy przez ściśniętą krtań z trudem przełknęła ślinę. Takie szaleństwo. Idiotyzm. Opuściła broń. Lila? Chyba nie. Zaczęła, ale ledwie było ją słychać pośród szurania nóg i szeptów innych osób. Ale Lila zniknęła. Oczywiście. Poleciała szukać Luka. Powoli przesuwała się wzdłuż ściany, przypominając sobie wznoszącą się po środku klatkę schodową, kładki łączące podesty na górze, wysokie krokwie przy suficie rozpięte ponad taśmociągami niczym w katedrze. Pod nimi były regularnie rozmieszczone zapadnie w podłodze, gdzie znajdowały się zamykane zsypy, choć teraz wszystkie były otwarte. Kolejna seria z automatu. Rachel odruchowo się pochyliła, pobiegła pod schody i rozglądała się, zerkając pomiędzy metalowymi stopniami. Łup, łup, łup! Ktoś szybko wbiegł na górę. Rachel błyskawicznie się cofnęła, potknęła się i o mały włos walnęłaby głową o fragment połamanej barierki. Cholera! Mruknęła pod nosem, po czym usłyszała serię wystrzałów. Szuranie butów biegnących ludzi, oddalających się od niej, czyjś śmiech, jakieś szepty. Serce jej waliło. W skroniach pulsowało i chociaż powtarzała sobie, że nie ma się czego bać, nie potrafiła się uspokoić. Była pewna, że jej rodzice odkryją, że obie z Lilą skłamały, mówiąc, że będą spały u przyjaciółki. Mama Lili może je kryć, ale rodzice Rachel, mimo zbliżającego się rozwodu, wspólnie przeciwstawią się nieposłuszeństwu i kłamstwom córki. A gdyby zostały przyłapane na tym, że nielegalnie weszły do budynku przeznaczonego do rozbiórki... Nie, w ogóle nie powinna tu przychodzić. Paf, paf, paf! Rozległa się kolejna seria wystrzałów. Och, Jezu! Krzyknął ze złością męski głos. Cholera, nie w twarz! Cholera! Nie żyjesz, Hollander! Nate Moretti. Zły jak diabli. Kolejne strzały. Głośniejsze. A może to petardy? Biegające osoby. Odgłos szybkich kroków za nią. Wyjdź! Krzyknął ktoś. Rewa, gdzie jesteś? Jakaś dziewczyna. O nie, chyba Violet. Rewa, Mercedes! Dziewczyna histerycznie krzyczała. Wi? Wyszeptała Rachel. To ty? Uniosła broń, która drżała w jej ręce. Ktoś biegł na górę. Jego buty zadudniły na schodach. Strzały i jakieś rozbłyski. To wszystko nie miało sensu. Rachel? Ponownie Violet. Tym razem bliżej. Trzask! O cholera! A! Szlak! Cholera! Co? Wpadłam na coś? Boże, ale boli. Moja noga, chyba leci mi krew. Ała! Głos jej drżał, jakby miała się rozpłakać. Tak tu ciemno. Nagle znalazła się obok Rachel, kryjącej się za metalowymi schodami. Nic nie widzę. Pociągała nosem na tyle głośno, że mogła zostać usłyszana mimo ciągłego dudnienia kroków, wystrzałów i krzyków ofiar. Powinna była założyć okulary. Nie założyłaś?
Rachel wpatrywała się w ciemność pomiędzy stopniami. To nie miało sensu. Bez okularów Violet była ślepa jak kret. Poza tym wiele innych osób miało ochronne gogle. Nie, nie chciałam ich porysować. Zapewne kłamała. Violet wstydziła się swoich okularów, ale Rachel nie chciała teraz jej tego wytykać. Łup, to z pewnością nie była wiatrówka. Wejdźmy stąd. Poprosiła Rachel i nie czekała na odpowiedź. Nie zamierzała czekać na Lilę i ryzykować, że coś jej się stanie. Obeszła schody i ruszyła w stronę głównego wyjścia. Jeśli będzie musiała, wróci do domu na piechotę. Sama w ciemności. Kolejny wyrzut śrutu. Latające iskry, petardy, niczym prawdziwe wystrzały. Idę, odpowiedziała Violet. O cholera, moja noga! Ała, cholera, przestańcie! To było jakieś szaleństwo. Wolną ręką Rachel złapała Violet pod ramię. Pospiesz się, powiedziała, ale nagle znalazły się na linii ataku. Rozległy się strzały, poleciały iskry, wybuchały petardy i pozostawiały po sobie dym. Ruszaj się, krzyknęła do Violet, gdy obok nich przeleciała kolejna seria śrutu. Jedna kulka musnęła jej ramię, inna uderzyła w policzek. Zapiekło. Szlak! Kolejna salwa. Bez namysłu wystrzeliła i ruszyła w stronę drzwi. Łup, łup, łup. Petardy i wystrzały z broni odbijały się echem po budynku. Ach! Krzyknął jakiś męski głos. Co do cholery? O Jezu, ja... Dostałem! Luke zamarła. Coś w jego głosie. Violet krzyknęła. Głośno, z przerażeniem. Rachel odwróciła się i w ciemności ujrzała brata. Miał poszarzałą twarz, szeroko otwarte oczy. Krew przesiąkała z przodu przez jego koszulę. Ugięły się pod nim kolana. Upadł na podłogę, a krzyk Violet wypełnił całe wnętrze. Rachel upuściła broń. Rozdział pierwszy. Edgewater, Oregon. Teraz. Czemu nie? Violet Sperry nalała sobie kolejny kieliszek wina i padła na poduszki na łóżku. Zadała to pytanie swojej suszce Honey, jedwabistej spanielce Cavalier King Charles, która przyglądała się ze swojego posłania, jak Violet osusza butelkę. Jakby pies mógł zrozumieć. Ale lepsze to niż mówienie do siebie. Przynajmniej tak jej się wydawało. A może mówienie do psa było równie szalone? Zostawiła uchylone jedno okno, więc lekki wiosenny wiatr unosił firankę i niósł ze sobą zapach wiciokrzewu, który mieszał się z idącym do głowy aromatem merlota. Zakręciła kieliszkiem i uśmiechnęła się do wirującego czerwonego płynu, zanim pociągnęła kolejny łyk gładko wchodzącego wina. To będzie ostatni kieliszek. Niezależnie od wszystkiego. Nie zejdzie na dół i nie otworzy następnej butelki. Nie, nie, nie. Odstawiła pustą obok lampy na stoliku nocnym. Pozbędzie się jej dowodu jutro przed powrotem Leonarda. Leonard. Jej mąż od ponad 15 lat. Dawniej skory do uśmiechu, szczupły sportowiec z gęstymi brązowymi włosami, który chciał podbijać świat. Naprawdę zawrócił jej w głowie i dzięki niemu udało jej się wyjść z traumy związanej z nocą, gdy zginął Luke. Była tam 20 lat temu. Widziała, jak umierał. Boże, to było straszne. W ogóle nie powinna była iść do tej przeklętej wytwórni konserw. Wymknęła się z domu tamtego wieczoru, żeby zaskarbić sobie względy Luka Hollandera. Czy naprawdę zamierzała powiedzieć mu, że go kocha? Wyśmiałby ją tak, że z płaczem wypadłaby z tego okropnego starego budynku. Nie była jedyną, która podkochiwała się w bracie Rachel Gaston, a raczej przyrodnim bracie, czy jakoś tak. Woda pod mostem, a może... Pod mostem, na którym postawiono ten paskudny, rozpadający się budynek. Na szczęście to było dawno, dawno temu. Potem poznała Leonarda, człowieka z marzeniami. Żadne z nich się nie spełniło. Tak, przeprowadzili się do Seattle, gdzie zamierzał zostać artystą i kupił nawet galerię sztuki, ale to przedsięwzięcie napędzane górnolotnymi ideałami okazało się, wybaczcie grę słów, przelotne. Oczywiście... Podobnie jak jej rola wokalistki garażowego zespołu, który nigdy nie wybił się poza sceny lokalnych pubów. Nie wyszło. Żadnemu z nich. Po kilku latach Leonard chętnie, nie, niemal gorliwie, odciął się od swoich marzeń i wrócili do rodzinnego miasta Edgewater, gdzie podjął pracę w sklepie z meblami należącym do jego ojca. Toczyły się rozmowy o tym, że zostanie partnerem w interesach, a kiedyś przejmie ładne meble u Sperry'ego, ale jak na razie do tego nie doszło. Jego ojciec nadal codziennie przychodził do sklepu, patrzył Leonardowi przez ramię, gdy ten z całych sił starał się sprzedawać stoliki, lampy i krzesła skąpym przegrywom, którzy wciąż tu mieszkali.
Kolejna wygwina, żeby rozwiać niezadowolenie, gdy mościła się pomiędzy poduszkami na łóżku. Najlepszym z wszystkich modeli z oddychającym, lecz twardym materacem i ustrojstwem, które podnosiło jego górną i dolną część po wciśnięciu guzika. Jedna z zalet w związku z Leonardem Sperrym, znakomitym sprzedawcą mebli. Cholera. Zerknęła na komórkę, gdzie wyświetlała się wiadomość od Lili. Zmrużyła oczy i przeczytała ją ponownie. Nie zapomnij. Zjazd klasowy. U mnie w domu. Jutro o 19:30. Do boju, orły. Akurat. Nie ma mowy, żeby Violet poszła na zjazd klasowy w 20. rocznicę ukończenia szkoły średniej, a już na pewno nie dołączy do komitetu organizacyjnego. A ta gadka o drużynie z liceum? 20 lat po maturze? Fuj. Pociągnęła duży łyk z kieliszka, a potem skasowała wiadomość. Nie lubiła Lili, kiedy chodziły ze sobą do klasy, a teraz lubiła ją jeszcze mniej, odkąd dawna koleżanka wspięła się po drabinie społecznej i została ważną osobistością w Edgewater. Jakby małżeństwo ze staruszkiem prawnikiem i spełnianie dobrych uczynków w tej malutkiej społeczności mogło coś znaczyć. Poza tym facet, za którego wyszła stary jak świat, był ojcem ich wspólnego kolegi z klasy. To obrzydliwe, powiedziała z ustami przy kieliszku. A teraz Lila chciała, żeby Violet włączyła się w organizację zjazdu. Stąd brała się tylko część jej irytacji. Ta głupia Mercedes Jennings. Nie, zmieniła nazwisko. Wyszła za Toma Pope'a, a zatem ta głupia Mercedes Pope została cholerną dziennikarką i chciała przeprowadzić z nią wywiad na temat śmierci Luka Hollandera. Po 20 latach. Temat retro dla lokalnej gazety. Nie ma mowy. Nie ma pieprzonej mowy. Szkoła średnia i te wszystkie dramaty, łzy i tragedie dawno się skończyły, dzięki Bogu. A ona była teraz żoną Leonarda i miała troje pięknych, futrzastych dzieci i... wyjrzała przez okno na ciemną noc. Boże, jak to się stało, że jej życie zmieniło się w coś takiego? Hany zeszła z posłania i skamlała przy łóżku. No co tam? Zapytała Violet i na widok zadowolonego psa poprawił jej się humor. Nie możesz spać? To chodź. Poklepała kołdrę, a Hany bez wahania szybko na nią wskoczyła, jakby spodziewała się, że Violet zmieni zdanie. Mało prawdopodobne. To Leonard zabraniał zwierzętom wchodzić do łóżka. Proszę bardzo, pogłaskała miedzianą sierść psa. Gdy mała Hany zwinęła się obok niej na wysokiej poduszce, Violet zaczęła przełączać kanały, żeby zdążyć na wyświetlany późnym wieczorem program. Chociaż za nic by się do tego nie przyznała, źle sypiała, kiedy Leonard wyjeżdżał. To było naprawdę głupie, że czuła się bezpiecznie, słysząc obok jego chrapanie. Tak, miał 13 kilo nadwagi, a jego niegdyś bujne włosy przerzedziły się do tego stopnia, że resztę przyciął blisko skóry. Len nie pochwalał jej pociągu do wina, to znaczy naprawdę nie pochwalał, ale znosił jej kaprysy. Nie protestował, kiedy powiedziała mu, że nie chce mieć dzieci. Stąd obecność psów, jej maluszków. Trzech wspaniali Cavalier King Charles czystej krwi. Hany z nią na łóżku i dwa pozostałe śpiące na swoich posłaniach w kącie koło szafy. Chciał odstawić kieliszek na blat, ale się wyślizgnął i rozdała wino na łóżko i do uchylonej szuflady szafki nocnej. Nie. Przez chwilę czuła panikę, ale postanowiła, że bałaganem zajmie się rano. Na kołdrze było tylko kilka plamek. Odwróci ją na drugą stronę. Gdy jutro wstanie, wytrze wino z szuflady przed powrotem męża. Leonard nawet się nie domyśli. Trochę się wstawiła. Cóż... może bardziej niż trochę, ale jakie to miało znaczenie, skoro Leonard wyjechał z miasta i wróci dopiero jutro, a jej ciało i kości tak rozkosznie się rozpływały. Zamknęła oczy i niemalże nie zarejestrowała, że gospodarz programu zakończył swój monolog i teraz prowadził wywiad ze swoim pierwszym gościem, aktorką, gwiazdą filmu, który właśnie wszedł na ekrany i... Hany się poruszyła, a z jej gardła dobiegło warczenie. Ciii, uciszyła ją szorstko Violet. Odpływała. Ostre szczekanie. Violet otworzyła oko i zerknęła na posłania, gdzie spały pozostałe psy. Bez okularów musiała mrużyć oczy. Piesek z lśniącą czarną podpalaną sierścią patrzył na drzwi. Cze, dość! Rany, co się z nim działo? Nie tylko z nim. Trix, zwykle nieśmiała trójkolorowa suczka, warczała na swoim posłaniu, wbijając wzrok w drzwi do sypialni. Violet poczuła niepokój ściskający jej wnętrzności. A jeśli Leonard wrócił wcześniej? Kurwa, gdzie ma schować kieliszek, butelkę i... Chwila, gdyby wrócił Leonard, psy by nie warczały. Nie, raczej piszczałyby z ekscytacji i skakałyby go powitać. Poza tym nie słyszała łomotu otwieranych drzwi garażu. Zerknęła na zegarek.
Lśniące cyfry były trochę niewyraźne, ale udało jej się odczytać godzinę. 47 minut po północy. Nie, jej mąż nie przyjechałby o tej porze bez uprzedzenia. Na szafce nocnej znalazła komórkę i sprawdziła wiadomości. Nic od Leonarda. Łup! Stanęło jej serce. Czyżby coś usłyszała? Jakiś hałas w korytarzu? Ale przecież wszystkie psy były tu razem z nią. Przełknęła ślinę i ściszyła telewizor. Na ekranie gospodarz i jego gość śmiali się do rozpuku, chociaż odbiornik nie wydawał żadnego dźwięku. Violet wytężyła słuch i próbowała usłyszeć coś poza biciem swojego serca. Nic nie słyszała. Zupełnie nic. Ale czuła, że coś jest nie w porządku. Bardzo, bardzo nie w porządku. Nie pozwól, żeby władze nad tobą przejęły nerwy. Żadnego dźwięku. Hany zesztywniała. Wbiła wzrok w drzwi. Jezu, cholerne psy sprawiały, że traciła zmysły. Cze obnażył kły. Trix ponownie warknęła. Działo się coś złego. Coś cholernie złego. Pewnie nie ma się czego bać. Na pewno nie. Oblizała usta. Stłumiła strach. Dom był zamknięty na cztery spusty. Miała co do tego pewność. Sama sprawdziła drzwi i okna, prawda? Nikt nie mógłby wejść. No chyba, że wślizgnąłby się przez wejście dla psów w kuchennych drzwiach albo... O cholera. Drzwiami do garażu. Zwykle były zamknięte na amen, ale czasem Leonard zapominał je zamknąć, gdy wynosił śmieci i... Oczywiście wewnętrzne drzwi łączące dom z garażem zawsze były otwarte. Przyspieszył jej puls, ale starała się uspokoić wzbierający w niej niepokój. Nie ma powodu do paniki. Jeszcze. Ponownie oblizała usta. Powoli otworzyła szufladę nocnej szafki, znalazła okulary, założyła je na nos, mimo że były pochlapane winem. Następnie cicho wyjęła pistolet. Przez chwilę powróciło wspomnienie pierwszego razu, gdy trzymała broń. Tamtej nocy. 20 lat temu. Ale wówczas była to wiatrówka. To prawdziwa broń była cięższa. Półautomatyczny Smith & Wesson 9 mm Shield, którym mógł wyrządzić prawdziwą krzywdę. Odbezpieczyła go. Objęła palcami nieco lepką rękojeść. O Boże. Głośno przełknęła ślinę. Próbowała odzyskać jasność myślenia, po czym wyszła z łóżka. Hany ruszyła za nią, ale Violet szeptem powiedziała: zostań. I popatrzyła na pozostałe dwa psy, które teraz stały na swoich posłaniach i do nich też syknęła: zostań. To nic takiego. Pewnie usłyszały sąsiadów. Albo mysz. Albo coś. To nie żaden intruz. Proszę Boże, żeby to nie był jakiś włamywacz. Wsunęła gołe stopy w kapcie i poszła w stronę drzwi. O mały włos upuściłaby ten cholerny pistolet, gdy się potknęła. Weź się w garść. Kolejne szczeknięcie, cze. Ciii. Drap. Po drugiej stronie drzwi. Powinna wezwać policję. Kogo by to obeszło, gdyby odkryli, że jest podpita? Nie, nawalona. I ma naładowaną broń. Bez sensu, skoro zapewne tylko wyobraziła sobie cały ten scenariusz z włamaniem. Ale przecież psy, wszystkie czujne, wpatrzone w te pieprzone drzwi. Nic tam nie ma. Nic tam nie ma. Wyciągnęła lewą rękę, w prawej trzymała broń. Wypuściła powietrze i nacisnęła klamkę, po czym otworzyła drzwi do środka i wyjrzała na przedpokój, gdzie słabe nocne oświetlenie ledwie rozpraszało ciemność na klatce schodowej. Zamrugała i zmrużyła oczy. Nic. Żadnych poruszających się cieni. Nikt się nie zaczaił. Wszystko sobie wyobraziłaś. Chwileczkę. Drzwi do drugiej sypialni wyglądały na uchylone. Na pewno były zamknięte, gdy mijała je w drodze do swojego pokoju. A może nie? Poczuła unoszenie się włosków na karku, gdy podeszła bliżej. Delikatnie pchnęła drzwi i usłyszała ciche skrzypienie zawiasów. Zrobiła krok, by wejść do środka, ale dostrzegła jakieś cienie, które światło ulicznej lampy rzucało na łóżko dla gości. Sięgnęła do włącznika. Łup! Drzwi ją uderzyły. Ból eksplodował na jej twarzy. Pękła jej chrząstka w nosie. Okulary się połamały i spadły na podłogę. Wszędzie była krew. Ała! Krzyknęła Violet i uniosła broń. Silne palce ujęły i wykręciły jej nadgarstek. Ból nie do zniesienia objął całą rękę. Miała wrażenie, że zaraz rozpadnie się jej łokieć.
Zmusiła własne palce do wysiłku. Bum! Pistolet wystrzelił z ogłuszającym hukiem. Skuliła się, gdy ten, kto ukrył się w pokoju, wyrwał jej broń i wykręcił rękę tak mocno, że na pewno ją złamał. Krzyknęła z bólu i próbowała się wyrwać, ale napastnik pociągnął ją do siebie. Poślizgnęła się. Psy, jej dzieciątka, szczekały jak oszalałe i drapały w drzwi sypialni. Ciągnięto ją. Bose stopy ślizgały się po dywanie. Oczy zaszły jej krwią. Nie! Krzyknęła, gdy plecami uderzyła w barierkę. Zamrugała, próbowała wyostrzyć wzrok, ale miała wrażenie, że coś zasłania jej oczy. Opaska? Och Jezu, czy ten potwór zamierzał ją gdzieś zabrać i nie chciał, żeby widziała, gdzie jest i kto ją atakuje? Poczuła strach. Ten szaleniec chciał ją zgwałcić lub zrobić jej coś złego. Na pewno chciał ją zabić. Walczyła jeszcze zacieklej. Rozpaczliwie drapała się po twarzy, żeby zdjąć maskę, która solidnie przylegała, jakby przyklejona do skóry. O Boże! Spanikowana, zupełnie oślepiona, rzuciła się na napastnika, próbując go podrapać, zdobyć jakąś przewagę, ale wszystko na nic. Wciąż była pod wpływem alkoholu. Jej ruchom brakowało precyzji. Serce waliło jej z bólu. Dziko wymachiwała rękami, ale nie była w stanie trafić, aż wreszcie poczuła, że napastnik z trudem ją podnosi. Nie! Jak to jest być całkiem ślepą? Zapytał chrapliwy głos. Co? A potem już leciała w powietrzu i spadała, zahaczając dłonią o żyrandol, który zabrzęczał kryształkami. W ułamku sekundy uświadomiła sobie, że marmurowa podłoga holu błyskawicznie się do niej zbliża. Krzyczała, ile sił w płucach, ale zamilkła, gdy rąbnęła o kamienną posadzkę. Up! Uderzyła w nią z impetem. Ciało roztrzaskało się o marmur. Połamała kości. Czaszka pękła w zetknięciu z podłożem. Oddychała jeszcze z wysiłkiem przez połamane i obluzowane zęby. Cicho jęknęła. Z jej wypełnionych krwią ust dobiegł bulgot. O Boże. Próbowała się poruszyć. Nie mogła. Na szczęście była przytomna tylko przez chwilę potrzebną, by stwierdzić, że ma połamane niemal wszystkie kości. A rozdział drugi. Paf, paf, paf! Strzały odbijają się echem w całej wytwórni konserw Seaview. Rachel rozpłaszcza się przy ścianie. To brzmi tak realistycznie. Nie przypomina klikania wiatrówek na śród, ale wystrzały z prawdziwego pistoletu. Tutaj, w tym przestronnym, rozpadającym się budynku, przesyconym odorem gnijących ryb i potu. Paf, paf! Ktoś krzyczy. Patrzy w dół, widzi pistolet w swojej ręce. O Jezu! Z dudniącym sercem wyrzuca tę cholerną broń, a ta zsunie po podłodze i wpada do otwartego sypu, którym zsuwa się do rwącej rzeki pod budynkiem. Rachel? Dociera do niej głos Luka. Widzi go. Blady. Zatacza się. Dłoń ma zaciśniętą na piersi. Krew wypływa mu pomiędzy palcami. Dlaczego? Jest zdziwiony, gdy upada. Dlaczego? O Boże. Nie! Tym razem to jej krzyk, gdy chłopak pada na plecy, a jego twarz zmienia się w papkę pożeraną przez robaki. Nie, nie, nie! Rachel otworzyła oczy i okazało się, że wpatruje się w sufit własnej sypialni, oświetlonej jedynie niebieską poświatą cyfrowego zegara. Za cholerne 23:06 rano. Uspokój się, to był tylko sen, koszmar. Ten sam, który nawiedza cię 2 lub 3 razy na tydzień. Święty Boże. Długo i głęboko odetchnęła i rozedrgana odgarnęła włosy z oczu. W domu było cicho, spokojnie. Jedynie piec wydawał jakieś dźwięki, ale i tak słyszała niewyraźne strzelanie gaźnika starego auta dostawcy gazet gdzieś na sąsiedniej ulicy. Gdyby tylko potrafiła to opanować. Przynajmniej nie pobudziła dzieci. Pies też chyba jeszcze spał. Połowy długowłosy kundel Reno miał pysk boksera, choć sierść na jego łapach sugerowała, że wśród przodków przewinął się jakiś owczarek. Był ich psem od dnia, gdy Kate się wyprowadził. Rachel przygarnęła niezbornego szczeniaka, który pomógł im przetrwać początkowe trudne tygodnie i miesiące po rozpadzie rodziny. Od pierwszego dnia miał swoje miejsce w nogach jej łóżka, a ona nigdy nie znalazła w sobie siły, żeby kazać mu iść spać do budy na parterze. Wynikało to też z tej prostej przyczyny, że czuła się bezpieczniej z psem w pokoju, odkąd nie było w nim Kate'a. Porzuciła już pomysł, by Reno spał na dole, a poza tym miała ważniejsze sprawy na głowie lub też nie wiedziała, w co ręce włożyć, jak zawsze mawiał jej ojciec. Może wciąż tak mówił? Nie miała pojęcia, bo od pewnego czasu rzadko z nim rozmawiała. Kolejna sprawa do załatwienia. Jakby nie miała co robić. Naciągnęła kołdrę na głowę i zakopała się głębiej w poduszkach. Mogła jeszcze poleżeć z zamkniętymi oczami, a jeśli uda jej się zasnąć, być może pospać, nie śniąc koszmarów.
Skoro już miało jej się coś przyśnić, to dlaczego nie coś przyjemnego? Wakacje na Bahamach? Święta z dziadkami? Albo namiętny seks z jakimś przystojniakiem? Mogła wymienić kilku, o których z chęcią by pofantazjowała. Prawdziwe życie zrujnowało jej próby zaśnięcia i po kilku niespokojnych minutach sięgnęła po komórkę leżącą na stoliku nocnym, a przy okazji strąciła szklankę z wodą. Cholera. Cudowne rozpoczęcie dnia. Zerknęła na telefon i zobaczyła, jaka jest data. Nic dziwnego, że koszmar był tak prawdziwy. Cholera, cholera, cholera. Równe dwie dekady. Właśnie tego dnia przed 20 laty skłamała rodzicom, że spędzi noc u Lili i poszła do starej wytwórni konserw. Największy błąd w jej życiu. Pogódź się z tym, powiedziała, wpatrując się w sufit w ciemności jak tyle razy wcześniej. Zdarzało jej się to zbyt często. Wiedziała, że już nie zaśnie. Ziewając, włączyła lampkę nocną. Ciepłe światło zalało mały pokój z pochyłym sufitem w sypialni, którą kiedyś dzieliła z Kejdem. Zakłuło ją w sercu, co z kolei ją wkurzyło. Nikt nie potrafił jej tak wkurzyć, jak jej były. Nie myśl o nim. I co z tego, że razem kupiliście ten dom i że tutaj urodziły się twoje dzieci, zanim wyremontowaliście ten pokój, który kiedyś był strychem? Skończyło się. Już dawno temu. Idiotka. Wymówiła na głos, a potem zmusiła się do myślenia o nadchodzącym dniu i tym, co oznaczał. Jakby ta... Jak to nazwać? Rocznica? Boże, strasznie brzmi. Ale jakby ten dzień nie był okropny sam w sobie. Na wieczór Lila zaplanowała ostatnie zebranie komitetu organizacyjnego do spraw zjazdu. Przecież to było chore. Kiedy Rachel poruszyła temat daty i zaproponowała, żeby spotkać się innego dnia, Lila zachmurzyła się na chwilę. Wiem, odparła, a czoło jej ładnej twarzy poprzecinały zmarszczki. Ale to jedyny wieczór, który mi pasuje i ostatni weekend, który mam wolny przed zjazdem. Może to dziwne, ale... Posłała Rachel niepewny uśmiech i wzruszyła ramionami. Ale co zrobić? Minęło tyle czasu, Rach. Odwróciła wzrok. Stały na szerokim ganku położonego na wzgórzu domu Lili. Cienie wydłużały się, bo zachodziło już słońce. Lila przeniosła spojrzenie z Rachel ponad dachy domów i jeszcze wyżej na zimne, szare wody Kolumbii, po której pływało kilka kutrów rybackich. Dla mnie to też trudne. Sama wiesz. Przyznała, a z jej twarzy na chwilę zniknęła maska radości. Rachel wiedziała. Lila najwyraźniej nigdy nie zapomniała Luka. A powód tego stał się oczywisty nieco później, gdy przed Bożym Narodzeniem tamtego roku urodziła jego syna. Ale trzeba żyć dalej, Rach. Ciągnęła teraz, znowu patrząc na przyjaciółkę. Jej jasne włosy lśniły w zachodzącym słońcu. A skoro ja mogę, to wszyscy inni też. Prawda? Przekrzywiła głowę. Także ty. Rachel nie oponowała, bo niby jak. Lila nie tylko żyła dalej, ale na dodatek się przeprowadziła i w końcu poślubiła ojca Kejda, mężczyznę dwa razy starszego od siebie. Mimo, że urodziła syna Luka, chłopca, którego on nie miał szansy zobaczyć. Przez ciebie. Przez to, że zabiłaś swojego brata. Nie, powiedziała na głos. Za niecały miesiąc ten cholerny zjazd przejdzie do historii i może wtedy, o Boże, proszę, weźmie się za swoje życie. Dzisiaj był po prostu kolejny dzień. Po prostu. Kolejny dzień. Wobec tego wieczorem pójdzie na zebranie, nawet gdyby miało ją to zabić. Nie może pozwolić, by ten jeden okropny błąd prześladował ją przez całe życie. 20 lat to wystarczająco długo. Zerknęła na emitujący niebieskie światło zegar cyfrowy na szafce przy łóżku. Jeszcze nie ma 6:00. Każdego przeklętego ranka budziła się mniej więcej o tej samej porze. Kilka minut przed budzikiem nastawionym na jej ulubioną stację radiową, żeby mogła wstawać do muzyki. Co było jakimś ponurym żartem. Odkąd kupiła budzik jakieś 2 lata temu, w dniu, gdy Kate się wyprowadził, nigdy nie obudziła jej muzyka, wiadomości czy raporty o ruchu ulicznym. Nawet reklamy. O nie. Zbyt często śniła swój cholerny koszmar, który sprawiał, że od razu się budziła. Czasem przy dźwiękach strzelającego gaźnika o świcie. Z przyzwyczajenia wyłączyła alarm, żeby zegar na pewno nie zaczął nadawać jakiegoś hitu z lat 80. lub wieści o korkach na drogach, zanim wróci z przebieżki. Następnie zeszła z łóżka i prawie nadepnęła na Reno, podchodząc do okna, gdzie uchyliwszy zasłonę spojrzała na tylne podwórko. Ogrodzone. Bezpieczne. Wszystkie drzwi i okna były pozamykane. Wiedziała o tym. Wczoraj wieczorem, jak zawsze, obeszła cały dom i wszystko sprawdziła. Policzyła rygle w drzwiach. 4. Drzwi frontowe, drzwi od podwórka, drzwi przesuwne i klatka schodowa. I wszystkie okna.
W sumie 16, licząc te w piwnicy, które też sprawdziła. Każde było szczelnie zamknięte. W ciszy przed świtu na podwórzu było ciemno. Omiotła je wzrokiem przez szybę, mrużąc oczy, żeby mieć pewność, że nikt nie czai się w krzakach i między drzewami otaczającymi nierówno rosnącą trawę. Nie zauważyłaby, ktoś obserwował ją przez gałęzie przerośniętej jodły. Nikt nie przylgnął do ściany wiaty dla samochodów. Weź się w garść. Ale to była część jej porannej rutyny. Czysto. Powiedziała na głos z ulgą, a potem zwróciła się do psa, który już wstał i właśnie się przeciągał. Gotowy na rock'n'rolla? Spytała i poszła do łazienki, gdzie ochlapała twarz wodą. Zerknęła w lustro i zobaczyła, że jak zwykle ma włosy w nieładzie, dzikie loki w czerwonawym odcieniu brązu związane na czubku głowy gumką, ale tak rozczochrane, że kilka pasm się wymknęło podczas niespokojnej nocy. Związała je mocniej i skrzywiła się do swojego odbicia. Nagle pojawiło się nieproszone wspomnienie. W wyobraźni przeniosła się o kilka lat w przeszłość i przypomniała sobie, jak stała w samym staniku i majtkach przed dużym lustrem wiszącym nad podwójną umywalką. Ciepła para wypełniała łazienkę, a Kate zaraz po wzięciu prysznica stanął za nią. Wciąż nagi objął ją w pasie. Jego palce wsunęły się pod gumkę jej stringów, zapuszczały się coraz niżej, podczas gdy on sunął nosem po jej karku. Serio? Zapytała ze śmiechem. No jak sądzisz? Uniósł czarną brew. Widziała to w zachodzącym parą lustrze. Wyższy od niej o głowę, ze skórą w ciemniejszym tonie niż jej karnacja, z wyraźnie widocznymi mięśniami i rysami wyostrzonymi przez cień zarostu. Patrzył na nią. Jego cienkie usta uniosły się w uśmiechu, a piwne oczy pociemniały z namiętności. O, święty Boże! Na samo wspomnienie przyszedł ją dreszcz. Seks. Brakowało jej tego. Drażniło ją to. Co gorsza, brakowało jej Kejda. Doprowadzało ją to do furii, choć nie chciała się do tego przyznać. Za nic. Nie może sobie pozwolić na żałosne pragnienie, by wrócił. Wzięła szczoteczkę do zębów, wycisnęła na nią pastę i umyła zęby z taką werwą, że gdyby się nie powstrzymała w porę, mogłaby zetrzeć z nich szkliwo. Po co właściwie myśli o Kejdzie? Przegryw, powiedziała z ustami pełnymi piany. Oszust! Wypłukała usta, po czym splunęła do umywalki. Stojąc ponownie popatrzyła w lustro i zobaczyła jedynie własne odbicie. Wyrzeźbione rysy Kejda oraz wspomnienie na szczęście zniknęły. I dobrze, trzymaj się z daleka. Ściągnęła brwi i uświadomiła sobie, że mówi do swojego byłego. Ponownie. Idiotka. Teraz mówiła do siebie. Rany to chyba niewiele lepiej. Nic dziwnego, że wciąż chodziła do psychoterapeuty. Musiała, odkąd odszedł Kate. A raczej ty go do tego zmusiłaś. Niepokój uniósł wstrętny łeb, gdy otworzyła szafkę z lustrem. Z górnej półki zdjęła fiolkę Xanaxu i odkręciła zakrętkę. Wytrząsnęła tabletkę na dłoń. W buteleczce było jeszcze kilka, po czym przeliczyła, ile pozostało. Całe 5. Czy nie powinno być więcej? Czy opakowanie nie było prawie pełne, gdy przestała je zażywać? Przygryzła wargę. Nie pamiętała. Tak, według etykiety na buteleczce było 30 sztuk, a ona przez jakiś czas brała je codziennie, a potem przestała. Ale mogłaby przysiąc, że została co najmniej połowa tego, co przepisywano jej na miesiąc. Więcej niż 15. A może się myliła? Ostatnie tygodnie były stresujące i od czasu do czasu wracała do leku, więc musiała robić to częściej niż jej się wydawało. Prawda? Nikt nie przyszedłby do jej łazienki i nie ukradł tabletek, zostawiając kilka na dnie. Złodziej zabrałby całą tę cholerną fiolkę. Chyba że Harper lub Dylan. Nie, nie, nie. Jej dzieci nigdy by nie kradły jej lekarstw. Ani ich przyjaciele. Zastanowiła się nad dziećmi i ich przyjaciółmi. Nastolatkami. Nie, ale tak naprawdę nie miała pewności. Zostało 6 tabletek. Pamiętaj. Odłożyła tę, którą miała w dłoni i zakręciła plastikowe opakowanie, po czym zamknęła apteczkę i znowu zobaczyła swoje odbicie. Dostrzegła niepokój w oczach. Prawda była taka, że jej dzieci stawały się obce. Miały własne tajemnice. Nie były już całkowicie od niej zależne. Nie zawsze mówiły prawdę. Wszystko to było normalne dla nastolatków. Ale zniknęło kilka tabletek Xanaxu. Wiesz o tym? Nieprzekonana zdjęła za duży t-shirt, który służył jej za piżamę i założyła strój do biegania. Sportowy stanik, koszulkę z długim rękawem i leginsy. Następnie w skarpetkach pospiesznie zeszła na dół i zatrzymała się przed pokojem Harper. Wszędzie było cicho. Zajrzała do środka.
Pokój niedawno pomalowano na odcienie szarości. Panował tam względny porządek. Jeśli nie liczyć kontrolowanego bałaganu na toaletce, zastawionej buteleczkami, pędzlami i tubkami. Córka spała, leżąc na kołdrze. Jedna ręka zwisała jej z łóżka. Blond włosy zasłaniały twarz. Douszne słuchawki tkwiły na swoim miejscu. Oczywiście. Harper była martwa dla świata. Rachel zamknęła drzwi, po czym przeszła na drugą stronę korytarza do pokoju syna. Ignorując tabliczkę nie wchodzić i niedorzeczną taśmę z napisem miejsc zbrodni rozciągniętą w poprzek drzwi, nacisnęła klamkę i zajrzała do środka. Dylan był owinięty pognieconą pościelą. Widać było tylko jego głowę. Na podłodze stały butelki po napojach gazowanych i wodzie, opakowania po przekąskach, kontrolery do gier. Jego nowoczesne biurko zagracał wszelkiego rodzaju sprzęt komputerowy i gadżety do gier wideo, a wszystko to kurzyło się pod oknem. Potrzebowałaby koparki, żeby posprzątać ten pokój, gdyby kiedyś w ogóle zdecydowała, że chce go sprzątać. Nie, lepiej, żeby to on potrzebował ciężkiego sprzętu. To jego bałagan. W jednym Dylan miał rację. Jego pokój naprawdę wyglądał jak miejsce zbrodni. Było tam dość śmieci, żeby ukryć kilka ciał. Cichutko zamknęła drzwi, po czym z Reno idącym przy jej nodze upewniła się, że ma w kieszeni pojemnik z gazem pieprzowym, sprawdziła zasuwkę na frontowych drzwiach, następnie przeszła przez kuchnię i tylnymi drzwiami wyszła na zabudowaną werandę. Wypuściła Reno. Kiedy pies węszył z nosem przy wilgotnej ziemi, Rachel znalazła buty do biegania, włożyła je i zaczęła się rozciągać. W końcu złapała kurtkę, zdjęła z wieszaka smycz psa, wyszła na dwór, zamykając za sobą drzwi na klucz i zastanawiając się, czy w razie czego stary alarm przeciwwłamaniowy zadziała. Zapięła psu smycz, rozejrzała się ponownie po podwórzu, odnotowała, że brama jest zamknięta, po czym ruszyła. Od razu dość szybko, ale Reno z łatwością za nią nadążał. W powietrzu czuło się obietnicę deszczu. Ulice były wilgotne, a na niebie mimo nadchodzącego poranka wciąż lśniło kilka gwiazd. Była sama, ale świadoma obecności innych osób. Tych, którzy wyszli z psami, dostarczycieli gazet, innych biegaczy, ludzi zajmujących się swoimi sprawami. Biegła przez dzielnicę zbudowaną po II wojnie światowej, między domami wzniesionymi, kiedy przemysł drzewny, tartaczny i rybny miał swoje najlepsze lata. Niektóre powstały później. Niestety kwitnąca powojenna gospodarka z czasem zaczęła się zwijać, więc teraz Edgewater już nie tętniło życiem i nie prosperowało tak jak dawniej. Lecz stało się raczej sypialnią dla Astorii leżącej kilkanaście kilometrów na zachód przy ujściu Columbia. Rodzina Rachel mieszkała tu od pokoleń i prawdopodobnie dlatego właśnie ona sama tu została. Teraz, gdy nie miała pracy, pomyślała, to mogło się zmienić. Schylając głowę pod nisko zwisającą gałęzią jodły i nie odrywając wzroku od popękanego, kruszącego się chodnika, kątem oka bacznie obserwowała otoczenie. Na poprowadzonej równolegle do rzeki autostradzie ruch był niewielki, więc przebiegła przez nią z psem. Następnie dostała się na tyły sklepu z łodziami, skąd wbiegła na ścieżkę rowerową, która ciągnęła się wzdłuż Columbia. W górę rzeki płynął tankowiec. Jego potężna sylwetka była ledwie widoczna we mgle, która unosiła się nad taflą wody. Dalej na północ, na drugim brzegu mrugało kilka świateł. To była jej ulubiona pora dnia. Ten cichy czas tuż przed świtem, kiedy demony nocy ulatywały jej z głowy. Boże... Była dziwaczką. Nic dziwnego, że Kate znalazł sobie inną. Znowu Kate. Przestań. Zacisnęła zęby, zmobilizowała się i zwiększyła tempo. Obok niej biegł Reno z językiem na wierzchu i powiewającymi uszami. Mimo zimna zaczynała się pocić. Przyspieszyła. Pies przystosował się do jej tempa. W ciągu kilku minut skręciła w ścieżkę za całonocnym barem Abe'a i w jej polu widzenia znalazła się wytwórnia konserw Seaview, a raczej to, co z niej zostało. Rozpadający się olbrzym rozparty na spróchniałym pomoście i otoczony zardzewiałym, chylącym się ku ziemi ogrodzeniem, z tej samej siatki, przez którą weszła tyle lat wcześniej. Zacisnęła zęby. 20 lat. I nadal ją to nawiedzało. Mimo to biegała tu, żeby patrzeć na wytwórnię każdego ranka, jakby pewnego dnia miała albo uzyskać odpowiedzi na pytania, które dręczyły ją przez pół życia, albo co bardziej prawdopodobne w końcu odpuścić i nigdy już nie przebiec przez teren położonej nad rzeką nieruchomości. Odtworzyła tę scenę w głowie. Naprawdę muszę spotkać się z Luke'em. Upierała się Lila, gdy tamtej nocy wyszły od niej z domu i skierowały się w stronę wytwórni. To bardzo, bardzo ważne i musisz być przy mnie. Mogę poczekać na zewnątrz. Zapewne tak, ale nie wiem, ile czasu mi zejdzie. Muszę go najpierw znaleźć, a jest tak ciemno. Nie można używać latarek. Poza tym masz broń. Luke ci ją dał. Tak, wiem. Rachel czuła ciężar wiatrówki w plecaku.
Nie musisz się z nimi bawić, po prostu potrzebuję ci dzisiaj wieczorem. Nie chcę iść sama. Lila z niepokojem przygryzała dolną wargę, jakby bała się, że Rachel się nie zgodzi. Dobrze, pójdę, powiedziała Rachel, gdy zapach rzeki dotarł do jej nozdrzy. I to był największy błąd w jej życiu. Teraz, gdy biegła bliżej tego miejsca, coraz starszy kompleks nabrzeżny zdawał się jeszcze większy i bardziej złowrogi. Co jakiś czas przychodził z rąk do rąk, ale ze względu na przepisy określające warunki zabudowy i problemy prawne, nigdy nie został przebudowany. Obecnie miał się wreszcie doczekać zmian, o czym świadczyła kartka z napisem „Sprzedane”, przylepiona do spłowiałej tabliczki ze słowami „Na sprzedaż”, gdzie widniało równie wypłowiałe zdjęcie i numer telefonu Lily Ryder. Dziwne, pomyślała Rachel, że to ona maczała palce w sprzedaży miejsca, gdzie jej życie, życie ich wszystkich, zmieniło się na zawsze. Ale udało jej się. O ile Rachel dobrze zrozumiała, w zeszłym roku konsorcjum inwestorów wystąpiło o pozwolenie na przekształcenie wytwórni konserw w przestrzeń biurową, restauracje i sklepy oraz apartamentowce wznoszące się na skraju wody. Dobrze. Nadeszła pora, by ten stary potwór zginął. Może wraz z nim minie ból i poczucie winy. Może to właśnie było częścią planów Lili. Rozwalcie tę budę, powiedziała Rachel, po czym zwolniła i przez chwilę truchtała w miejscu, patrząc na budynek, w którym umarł Luke. Zazgrzytała zębami, wpatrując się w rozległą, rozpadającą się budę. Wstręt wezbrał w jej przełyku, jak zawsze, gdy myślała o tamtej nocy. Mimo to zmuszała się do biegania tą ścieżką każdego cholernego dnia, dotąd aż ujrzała zniszczone ściany wytwórni konserw Seaview z nieczytelnym już szyldem kołyszącym się koło drzwi stodoły. To była jej pokuta, osobiście zadana, za odebranie życia bratu. Smutek i poczucie winy ścisnęły ją za gardło. Dalej, wyszeptała do psa i jeszcze przez sekundę patrzyła na walący się budynek. Reno znał trasę i już skręcał z wyasfaltowanej ścieżki na udeptany szlak, gdy dostrzegła ubranego na czarno mężczyznę stojącego za nią na drodze. Tkwił tam w bezruchu, jakby on też zatrzymał się, żeby popatrzeć na wytwórnię. Powiedziała sobie, że to nic nie znaczy. Wielu ludzi korzysta z tej ścieżki, ale znowu przyspieszyła. Biegła z Reno przez pustą działkę, gdzie rosa zbierała się na chwastach, a ścieżka była śliska po deszczu. Na wschodzie słońce dopiero wychylało się zza gór. Miękkie światło skrzyło się na wodzie, krajobraz się wyostrzał. Lampy uliczne zaczynały się wyłączać, gdy dotarła na skraj miasta, gdzie przecięła dwie boczne uliczki, żeby dostać się na główną drogę. Mężczyzna w czerni nie pobiegł za nią. Oczywiście. Wzięła ostatni zakręt i zwolniła do marszu, uśmiechając się na widok znajomego neonu. Pomiędzy biurem ubezpieczeń i pizzerią w starym hotelu przerobionym na lokale handlowe znajdowała się jej ulubiona kawiarnia. Podświetlany szyld, duża lśniąca filiżanka kawy, nad którą unosiła się biała smuga pary, wisiał wysoko nad markizą i wzywał wszystkich tych, którzy potrzebowali porannej kawy. Zaraz wracam, powiedziała do psa, jak zawsze, kiedy przywiązywała smycz Reno do ławki. Zauważyła uniesione brwi i spojrzenia wymienione przez nielicznych gości siedzących na zewnątrz i sączących kawę z filiżanek. Trudno, już przywykła do spojrzeń i szeptów za swoimi plecami. Kiedyś, kilka lat wcześniej, weszła właśnie pod markizę zakładu fryzjerskiego, dokąd prowadziła Dylana na strzyżenie, kiedy usłyszała rozmowę dwóch kobiet wychodzących ze sklepu w tym samym pasażu. To ona. Pamiętasz, mówiłam ci o niej. Rachel obejrzała się przez ramię i zobaczyła, że wyższa z nich wskazuje ją palcem. Hej! Powiedziała, ale kobieta pozostała niewzruszona. Była po 50, miała zaciętą minę i właśnie podeszła do starego, poobijanego kombi. Zabiła brata w tej gównianej starej wytwórni, tej na zachód od miasta. Ona? Młodsza, zaokrąglona i zerkająca z zaczerwonych okularów patrzyła prosto na Rachel. Tak, morderstwo uszło jej na sucho. Twierdziła, że to był wypadek. Poparły ją inne dzieciaki, które bawiły się tam w jakąś chorą grę. A jej stary był wtedy gliną, detektywem. To on ją znalazł. Smoknęła, otwierając samochód. Cholerna szkoda. Jej przyjaciółka już wsiadła do starego Chevy, ale ta, która miała prowadzić, wciąż stała przy otwartych drzwiach. Patrzyła na Rachel, czekającą pod wypłowiałym od słońca zadaszeniem i w milczeniu wyzywała ją do podjęcia jakiegoś działania. Jak może z tym żyć? Zapytała jej przyjaciółka i zamknęła drzwi od strony pasażera. Bóg wie. Mamo? Zniecierpliwił się Dylan i pociągnął ją za rękę. Nie zrobiła sceny przy synu. Zaprowadziła go do salonu, bo barber już na nich czekał. Wściekła patrzyła przez witrynę, jak samochód wyjeżdża z miejsca parkingowego i powoli sunie ulicą. Nawet teraz,
5 czy więcej lat później czuła, jak jeżą jej się włosy na karku na samo wspomnienie tamtej sytuacji. Nie znała żadnej z tych kobiet. Widziała tę starszą jeszcze tylko raz, jak jechała przez miasto tym samym starym kombi. Ale każdy w tej mieścinie znał Rachel ze względu na tamtą noc. I nikt nie zapominał. Odchrząknąwszy, odepchnęła od siebie to wspomnienie, po czym otworzyła drzwi i poczuła ciepły zapach kawy i świeżych wypieków. Ekspres bulgotał i syczał. W tyle siedziało 4 bywalców z iPhone'ami i gazetami na okrągłym stole. Jedna ze szkolnych koleżanek Rachel, Bryd Watkins, uwijała się za Ladą. Wysoka i szczupła, miała blond włosy związane w ciasny koczek, w uszach duże złote obręcze, pod fartuszkiem zaś rysował się jej ciążowy brzuch. Zerknęła znad filiżanki, do której nalewała właśnie kawy. Cześć, Rach. Przywitała się i podała filiżankę mężczyźnie stojącemu w kolejce przed Rachel, facetowi po 70 ze srebrnym zarostem. Zapłacił co do centa, po czym zostawił ćwierć dolarówkę w słoiku na napiwki i odsunął się na bok, żeby dodać do kawy śmietanki i jakiegoś substytutu cukru. Co ma być? Zapytała Brit. Niech będzie duża kawa. Jasne. Uśmiech Brit nie obejmował jej oczu, ale zawsze tak było. Od tamtej nocy. Wcześniej chyba nie. Brit należała do osób obecnych wtedy w fabryce i jak większość z tych, którzy znaleźli się w miejscu, gdzie doszło do tragedii, zachowywała się z pewną rezerwą w stosunku do tej, która została oskarżona o zabicie swojego przyrodniego brata. Proszę jeszcze batonik klonowy i czekoladowego pączka z posypką. Podała Rachel, a gdy jedna z brwi koleżanki wygięła się w łuk, uściśliła. Dla dzieci, uśmiechnęła się. Nie oceniaj. Śniadanie mistrzów, stwierdziła Brit, unosząc jeden kącik ust, gdy nalewała kawę i pakowała wypieki. Miały ciężki tydzień. Nie, w sumie to nie tak. Ich życie to prawdziwa sielanka. To ja miałam ciężki tydzień. Brit naprawdę się zaśmiała. Co za rzadkość. Rozumiem, nastolatki. Mam 4 na liście płac, jeśli liczyć Mikeja, który nigdy nie przychodzi na zmianę, więc... Proszę. Podała jej białą torbę i resztę. Rachel z przyzwyczajenia wrzuciła monety do otwartego słoika na napiwki. Idziesz dzisiaj do Lili? Na zebranie? Słucham? Czekaj, nie. Brit zerknęła na kalendarz wiszący nad półką pełną ceramicznych kubków. O szlak. Serio? To dzisiaj? Mhm. Kurde. Nie powinnam była dać jej się w to wciągnąć, powiedziała marszcząc czoło w konsternacji. Wygląda na to, że Pete będzie musiał się zająć dziećmi. Głośno wypuściła powietrze z płuc. Przez cały czas jestem taka zmęczona. Przychodzę tu przed 5 rano, 5 dni w tygodniu i jeszcze to. Poklepała wystający brzuch. Ciągle jestem zmęczona. Westchnęła ponownie, gdy otworzyły się drzwi i do środka weszła kobieta w szpilkach, wąskiej spódnicy i skórzanej kurtce. Przyjdziesz? Zapytała Rachel. Nie mam wyboru. Powiedziałam, że zajmę się cateringiem, więc muszę to zrobić. Pete wściekł się, gdy usłyszał, że się zgłosiłam. Ale skoro podjęłam taką decyzję, to się nie wycofam. To było w zeszłym roku, a teraz... Zerknęła na brzuch. Niespodzianka! Rachel wiedziała wszystko o nieplanowanej ciąży Brit. Jej mąż Pete był podekscytowany. Pragnął syna po 3 córkach. Brit natomiast nie podzielała tej radości. Nie wierzę, że Lila namówiła mnie na ten catering. Rany, dlaczego się zgodziłam? Brit ze złością wytarła spieniacz w ekspresie. Powinnam leczyć się na głowę. Potrafi być bardzo przekonująca. I to jak? Prychnęła Brit. Lila. Zawsze zagadkowa. Dawniej najlepsza przyjaciółka Rachel. Matka syna Luka. Teraz zamężna z ojcem Cade'a. Co czyniło z niej byłą teściową Rachel i stwarzało sytuację, która wręcz wykraczała poza to, co dziwne i chore, jak stwierdził jej syn. W ocenie Rachel Dylan aż tak bardzo się nie mylił. 6 lat po ukończeniu szkoły Lila potajemnie pobrała się z Charlesem Ryderem, starszym od niej o 25 lat wdowcem. To małżeństwo jakoś trwało do dziś, chociaż Rachel i Cade'a się rozpadło. Nie chciała o tym myśleć. Nigdy. Rozdział 3. Kate wyciągnął rękę. Palcami poskrobał po prześcieradle w poszukiwaniu Rachel, ale niczego nie znalazł. W półśnie otworzył zaspane oko i dotarła do niego proza życia. Był sam, w łóżku, w mieszkaniu w bloku. Cholera. Ile czasu potrzeba, by przyjął wreszcie do wiadomości, że jest rozwiedziony, a jego była żona poszła swoją drogą i lepiej, żeby się z tym wreszcie pogodził. Spieprzył sprawę i teraz za to płacił. Każdego parszywego dnia. Skur...
Wstał z liczącego 20 lat małżeńskiego łoża, które dzielił z Rachel, zanim kupili nowsze i większe. Zostało w domu, kiedy żona go stamtąd wykopała. To pozapadane, na którym teraz spał, wyciągnął z garażu. Z tym też należało wreszcie coś zrobić. Nowy materac, nowe życie. No jasne. Przeciągnął się i usłyszał, jak trzaska mu w kręgosłupie, po czym obszedł mieszkanie i zauważył otwarty laptop w salonie, gdzie zostawił zapalone światło. Telewizor wciąż był włączony i ustawiony na całodobowy kanał z wiadomościami. Dźwięk był ledwie słyszalny. Na fotelu leżały gazety z 3 dni, a na stole różne akta spraw, którymi ostatnio się zajmował. Następnie jego spojrzenie padło na opróżnioną do połowy butelkę szkockiej i pustą szklankę tuż obok. Nic dziwnego, że łupało go w głowie. Dureń, stwierdził, podnosząc butelkę. Wciągnął w nozdrza odurzający zapach alkoholu, po czym ją zakręcił i zaniósł do małej kuchni, gdzie trafiła do szafki nad lodówką, choć powinien był resztę wylać.